Hej, cześć, witam was wszystkich w pierwszym odcinku z gry Dark Souls 3. Ja to już wcześniej sobie ogrywałem tą grę. Jak widzicie, mam tu poziom 70 i 40, ale my zaczniemy nową grę. W filmiku nie będę pokazywał, bo podobno ma jakieś prawa autorskie, także wolę tego uniknąć, bo potem jakichś problemów. Okej. Okay. Zagramy sobie kobitko. Tutaj mam jakiś preset stworzony. Okej. Okay. Przygotowałem się, widzicie? Jeszcze klasę bierzemy. Piromantę ziemi. Chyba, że... Człowieka znikąd, ale nie jestem takim hardcorem. Weźmiemy piromantę. I zakończę tworzenie. Jestem trochę przeziębiony, więc możecie słyszeć, jak tam odchrząkam się czy coś, ale nie powinno być z tym problemu większego. Chyba wstajemy z grobu. Cmentarz popiołu, okej, lećmy. Lecimy, moi drodzy. Nie wiem, jak on mnie nie trafił. To było dosyć dziwne. O, co to się stało przed chwilą? Ej. To jest dobre miejsce, żeby sobie poćwiczyć, bo to jest jakby obszar treningowy. Jakby co, to gram na padzie od Xbox One. I powiem wam, że on jest znacznie lepszy od tego, od Xboxa 360. Jednak bampery mi się wydają, że są troszeczkę za wysoko. Ale to tylko moja drobna uwaga. No ja nie wiem, jak to nie siadło. No ale nie wiem, poćwiczymy sobie i... Powinno być już dobrze. Już się trochę oswoję. Wcześniej grałem tak testowo sobie zabójcą i tam parowanie mi wchodziło dosyć ładnie. Tutaj już tak niestety nie jest. Jeszcze się wrócę po jedną rzecz. Duszyczkę, którą mówiliśmy, będziemy mogli użyć później. Ona daje nam duszę, określoną ilość dusz. Ta chyba dodaje 200 albo 400, ale pewnie nie jestem. Chyba 200. Tam, jakbyśmy poszli, to mamy takiego jaszczurkę. Dorosłą jaszczurkę, nie te małe jaszczurki, które nam dają przedmioty. Chociaż ta duża też nam da przedmiot po zabiciu, ale jest znacznie mocniejsza. I wolałbym na razie z nią się nie bić. Chociaż... Myślę, że dałbym radę bez problemu. Wydaje mi się, że dźwięki są trochę za głośne. Dźwięk. Efekty dźwiękowe. Trochę to ściszymy. Tyle. Głos zostawię, bo ja tak się nie będę odzywał podczas kiedy postacie będą gadać, także będzie okej. No i nie mogę, kurna, no. O, no proszę. Zaraz mnie zabije. Tyle będzie z mojego parowania. Czy on coś dropnął? Tak. Gdyby podniosę, bo zniknie jak usiądę przy ognisku chyba. Ale pewnie nie jestem. Dobra, bez tam pierdzielenia, od razu wyjdziemy na bossa. Nie będę się jakoś męczył z tym parowaniem, żeby to ćwiczyć. Najlepiej mieć jak najwięcej życia przy walce z bossem.
Halo, tutaj. No dobra. Tędy. Tutaj możemy skoczyć sobie mniej więcej w tym kierunku na taką trumnę jakby. I zdobędziemy przedmiot. Włamek tytanitu. Potrzebne są one do upgrade'owania naszej broni. Dosyć istotne, zwłaszcza na początku. Później już trochę mniej. Dobra. Lecimy. Nie powinno być większych problemów z nim. Mam nadzieję. Ale się zamachnął. Lecimy z bosiakiem. Nie jest on jakoś wybitnie trudny, ale i tak należy uważać. Najważniejsze jest to, żeby nie przecenić swoich możliwości i możliwości przeciwnika. Nie zdążyłem go dziabnąć. No i tyle. Tyle jeżeli chodzi o bossa. Lecimy sobie dalej. Tutaj taka mała rada, taki tip, jeżeli gracie od początku albo dopiero zaczynacie swoją przygodę. Można oczywiście zraszować tych dwóch gości, ale tamci się wtedy obudzą i na nas rzucą. Bezpieczniejszą metodą jest po prostu pójście od góry, gdyż ci na dole wtedy nie wstaną, a ci na górze również nie wstaną. Jak widzicie, dalej sobie leżą, więc można ich łatwo wykończyć. I teraz ci wstaną. Okay. Miałem taką nadzieję, że uda mi się dwóch naraz dziabnąć. No ale nie wyszło. O, odzyskałem butelkę Jesusa. O kurczę, zapomniałem o tym itemie. Od czasu do czasu, kiedy zabijamy przeciwników tam określoną ilość czy coś. Nie wiem dokładnie jak to działa. To jest szansa, że odzyskamy butelkę Jezusa. Co jest bardzo fajne, mi się wydaje. To jest taka jakby nagroda za naszą wytrwałość? Nie wiem. Papa. Tak, to jest jedno ze śmieszniejszych właśnie elementów w tej grze. Tutaj zwłaszcza na początku. Gdzie twórcy sugestywnie podpowiadają nam, co możemy zrobić z takim gościem. Zanim sobie odpalę jeszcze ognisko, to pójdę tutaj. Gdyż z tego miejsca możemy później się dostać, kupując klucz do tej wieży, który kosztuje 20 tysięcy dusz, ale niestety na razie tyle nie mamy, także... jest pewien sposób, żeby tam skoczyć na ten dach. Po tym drzewie po prostu biegamy na drzewo i skaczemy. Teraz mi się nie udało. Ale zazwyczaj mi się udawało.
No co jest? Spróbuję tak od frontu, może być łatwiej. Nie. Warto tu wskoczyć. Tyle powiem. Dlatego nie odpuszczę. Nie odpuszczę. Kurde, no co jest? Przed nagraniem mi tak ładnie wychodziło za pierwszym razem, a teraz co? O, no proszę. Kość wiodąca do domu. Też przydatny przedmiot. I tutaj mamy... musimy uważać, żeby nie spać na dół. Fragment susa. Bardzo ładnie. Będziemy mieli teraz większą ilość susów. Czy to skrót? No nie skrót, ale iluzoryczna ściana. Tutaj, z tej strony, też jest iluzoryczna ściana. Widzicie? Z tej też. Nie wiem, tak naprawdę po co, ale jest. No i idziemy tutaj na dół. To jest skrzynia. Taka rada. Jeżeli macie skrzynię i łańcuch jest odwrócony w przeciwną stronę, nie do was, nie w waszą stronę, tylko w przeciwną stronę, to możecie spokojnie otwierać. Jeżeli zaś jest odwrócony w waszą stronę, to nie otwierajcie, gdyż to jest mimik, który się po prostu udaje, że jest skrzynią, a tak naprawdę jeżeli wy spróbujecie tą skrzynię otworzyć, to on się na was rzuci. No, co jest? Nie mogę odpalić? Okej. Ognisko rozpalone. Będę miał te dialogi takie standardowe, czyli u tej babki na przykład, ale jeżeli będą jakieś takie fabularne większe, to wtedy jak najbardziej zostawię. Co by tu sobie upgrade'nąć? Może życie. Życie jest bardzo ok. Także dajmy w życie. Im więcej życia, tym lepiej. Możemy teraz sobie założyć ten pierścień. On nam zwiększa ilość duszy, jaką otrzymujemy po zabiciu przeciwników. Także pójdźmy sobie na tego człowieka z kataną. Katana Man czy Katana Master, whatever. Jeszcze wezmę sobie tutaj ten przedmiot. Żar. Dobra. No to chodź, przyjacielu. No nie, jest dobry sposób i planuję go teraz wykorzystać. A mianowicie podejdziemy tutaj. I zsuwamy się na dół. Uderzamy w ścianę. I on powinien zejść na dół, ale nie udało się. To cofnijmy się. Niech on sobie wróci na swoją tam... swoje stanowisko. I zrobimy go tam jeszcze raz. Poszedł sobie? Nie wiem, chyba tam. Ale go nie widzę. Nie, stoi tam. Widać go. Dobra, spróbujmy go jeszcze raz złapić. Jak mówię, nie zawsze to działa. Nie zawsze on chce po prostu tutaj spaść. Ale zazwyczaj działa. Noż, musiałeś ten atak wykonać. No i nie mamy susów. Dobra. Na razie go oleję. Oddamy sobie te susy w razie czego.
i spróbuję jeszcze raz. Bo walka z nim raczej trwałaby zbyt długo i mógłbym kilka razy paść, a nie chcę raczej się z nim tak użerać. Dlatego spróbuję wykorzystać ten sposób na niego. Tylko teraz coś nie kwapi się, żeby spaść tam na dół i zaatakować tym swoim atakiem śmiesznym. Właśnie tym. Atakuj. No właśnie, tym atakiem. Noż kurwa mać. Czemu nie spadłeś? Ja się pytam czemu. A właśnie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No i teraz oczywiście muszę czekać, bo ta pieprzona ściana tu jest. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego twórcy ją tutaj zaimplementowali. Przecież to jest bez sensu kompletnie. W takim safe poincie dawać chmurę. Bez sensu. Nie tędy. Chodź tu, Matole. Jesteś idiotą, wiesz? No i kurwa, weź go ogarnij, nie? No w końcu. O to mi chodziło. Od samego kur na początku. Ładnie. Tutaj pojawiają się jego dusze, także możemy się albo wylogować, albo wrócić do ogniska, ale myślę, że wylogowanie będzie szybsze, także zróbmy to. Okej. Mogę dać kontynuuj po prostu. No i mamy jego duszę. Uczy katana, strój mistrza, rękawiczki mistrza. Fajnie. Nie użyję tego raczej, ale dusze się przydadzą za niego. Tarcza. Nie. O kurwa. Sorry, fajne. Nie lubię walczyć z więcej niż jednym przeciwnikiem. Nie znoszę po prostu. Na dwóch to jeszcze, nie? Jak jest więcej niż dwóch przeciwników, to masakra jest czasami. Dobra. Jeszcze trochę w życie, tak 20 będziemy ładować. Myślę, że to będzie dobra opcja. Tak, jeszcze sobie ten fragment z Estusem. Fragment Estusa. Może mnie czasami być źle słychać, kiedy ja tak mówię szybko. Postaram się mówić wolniej. Nie. Jedną butelkę muszę mieć zawsze many. W końcu jesteśmy piromancją. Piromantą. Mimo iż ani razu nie użyłem swojej piromancji. To tak, może zdemonstruję ją w następnej lokacji, czyli wysokiej ścianie Lofric. Włócznia guzicza, guziczna. Nie lubiłem nigdy z włóczni korzystać, chociaż fajne mają ten atak, że możesz się zasłaniać tarczą i atakować jednocześnie. To jest dobre. Dobra. Mamy ognisko. Wcześniejszą postacią grałem, tam widzieliście 70 level miałem.
to grałem czarodziejem. Nawet spoko się im grało, tylko zatrzymałem się na bosie na zbroi smoków. Na Runsteinie dokładnie. To jest zbroja Runsteina. Gień. Gdyż... ciężko tam po prostu jest magiem. On jest dosyć odporny. Musiałbym trochę podlewelować jeszcze, żeby sobie z nim powalczyć. A magiem ciężko się strasznie walczy z postaciami, którzy walczą na bliski dystans. Jeszcze on ma ten swój wielki topór, to skakuje cały czas i zabiera mi połowę HP jednym uderzeniem. Także to jest trochę słabe. O, to jest parowanie właśnie. Tak to wygląda, moi drodzy. Pójdziemy sobie jeszcze po ten skarb na górę. Ale zabiję najpierw to wszystko. Oni i tak nie wstaną, ale wolę się ich pozbyć zawczasu. Zawsze to jakiś exp, nie? Tak można zbackstabować z tej strony tylko i wyłącznie. Ale raczej nie będę korzystał z backstabów na takich słabych mobkach, które padają na hita praktycznie. Chociaż ten jest mocniejszy. Dobra, idziemy na górę. Ważna zasada tutaj, kiedy idziecie pierwszy raz na górę, atakujecie tego gościa. W ogóle, za każdym razem, kiedy tu na górę idziecie, zabijajcie tego gościa najpierw, gdyż on może jakby obudzić tych tutaj, którzy was będą chcieli załatwić. Jeżeli chcecie tych rozwalić, macie w miarę dobrą broń, nie wiem czy akurat tym toporem się da ich na hita zdjąć, to można zrobić coś takiego. Da się. No to cieszy mnie to w takim razie. Można wskoczyć tutaj na górę tego smoka. Taki trik jest, że można podskoczyć czy coś tam, ale ja tego nie będę robił. Zajęłoby to za zbyt dużo czasu i jest to bezcelowe. Tylko żeby zostawić wiadomość i się pochwalić ewentualnie tyle. Tego właśnie nie można sparować, jeżeli my jesteśmy niżej na schodach, to nie, próbowałem milion razy, nie da rady. Może komuś się udało, mi się nie udało. Dobra. Mamy lornetkę. Najbardziej użyteczny przedmiot w tej grze. Przyda się do oglądania cysków w sali, ale na razie jest bezcelowy. Dobra, to lecimy na dół, myślę. Tutaj możemy skoczyć sobie na tą belkę czy coś, żeby nie stracić zdrowia i nie tracić czasu na schodzenie po tej drabinie. Tutaj pierwszą rzecz, jaką robimy, to atakujemy tego łucznika, który tu się przechadza. Halo. Co ta włócznia tu robi? Co ty, gościu? Pojebało ci coś chyba. Takiego gościa można kopnąć, wytrącając go z równowagi. I wtedy on jest podatny na naszą kontrę. What the fuck? Nie no, tego gościa to się tam nie spodziewałem kompletnie. W sensie musiał mnie jakoś zauważyć najpierw. Dlatego doskoczył. No i dobra, oczyścił nam drogę. S jest odnowiony, fajnie. Pójdziemy sobie tam najpierw. Tylko musimy stać w takim miejscu, żeby smok nas nie widział, czyli tutaj najlepiej. On wtedy przez jakiś czas nie będzie działał ogniem i możemy przebiec po prostu. To jest dobra opcja. Możemy zdążyć podnieść jakiś przedmiot przy okazji. No i zaczynamy. To
odnośnie tej skrzyni, co wam mówiłem, że jeżeli łańcuch jest w naszą stronę, to to jest właśnie mimik i mamy tutaj właśnie taką, taki przykład tej skrzyni. Można też zauważyć, że ta skrzynia oddycha. Tylko że kto tak będzie się przypatrywał w każdej skrzyni, nie? Dlatego najłatwiej zobaczyć to po łańcuchu. I też jak zbliżymy sobie bardzo to, tę kamerę, to widać tutaj zęby i język właśnie tego potwora. Najłatwiejszym sposobem, żeby go zabić, jest użycie talizmanu pewnego. Niestety ja takiego nie posiadam akurat w tym momencie. Dlatego oleję sobie tą skrzynię, gdyż może mi z niej wypaść później jego głowa, która jest bardzo przydatna zresztą. Ale tutaj mamy takiego pana rycerza, który nie jest jakoś przyjaźnie do nas nastawiony, ale jest łatwo go skontrować. Nie jest jakiś wybitnie trudny, nie? Ale do początkujących graczy może sprawiać problem. Drugi atrak jest najłatwiej skontrować praktycznie. Będę tutaj wam też mówił właśnie sposoby na przeciwników, jakie ja odkryłem. Na przykład sposób na tego jest po prostu poczekać, aż on wykona swoją pierwszą szarżę. I tyle. Dochodzimy do drugiego ogniska w tej lokacji. Nie żeby coś. Ta lokacja jest bardzo prosta. To jest najprostsza lokacja w tej grze. Możemy oczywiście iść dalej i z taką ilością dusz. Nie ma to problemu. Ale w pewnym momencie wolałbym się cofnąć. Bo też nie chciałbym stracić takiej ilości dusz. Tutaj jeszcze na szybko mogłabym pokazać, że ten potworek, tutaj działam nad nim głowę, ten, o, nad moją głową jest jego głowa, ten potworek się przemienia, także najprostszym sposobem na niego jest po prostu sprint, oznaczenie i backstab. Proste, szybkie i bez bólu. Możemy teraz tych pozabijać. Tutaj jest jeszcze sztuka za tym jakby tym murkiem. Nawet ją słychać już tutaj. Ważne jest, żeby się tak do niej ustawić, żeby nie walnąć w mur właśnie. Tak jak tutaj. Czysty klejnot, dobrze. Ale tam dalej pójdziemy sobie już w kolejnym odcinku. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.